Więc tak, jeśli chodzi o Węgry, to muszę powiedzieć, że sama widziałam, bo to był okres, kiedy moi koledzy byli w ZMP, niektórzy w czerwonych krawatach. No więc to był szok jednak, Węgry. Pamiętam, jak taki Kostek Kowalczyk, góral, który był no, takim ideowym komunistą. Równość wszystkim, dobrze, żadnej krzywdy i tak dalej. No taki ideowiec, to przypominam sobie, że on przy tej sprawie węgierskiej płakał. I powiedział, ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem, ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem. To jest jednak straszne. Więc różnie to przeżywano, ale oddawano krew. No, było takie poruszenie.